Dzień dobry Państwu, Renata Jaworska. Sylwester Rozgowski. Zespół N-Kasa. Witamy dzisiaj Państwa w Magdalence. W prawdziwej rezydencji. Prawdziwej. Renata, jesteśmy w rezydencji, która jest położona na jakiej działce? Na bardzo dużej działce, która ma 4000 metrów. A sam dom? A sam dom ma prawie 1000 metrów. Podzielony jest na trzy strefy. Na strefę rekreacyjną w przyziemiu, na strefę dzienną, gdzie teraz się znajdujemy, i na strefę prywatną, na którą prowadzą te reprezentacyjne schody obłożone marmurem. Oprowadzisz mnie po całym domu? Z wielką przyjemnością. Sylwester, w pierwszej kolejności zapraszam Cię oczywiście do tego przepięknego salonu, który podzielony jest na trzy strefy. Podzielony na trzy strefy, ogromny i ma tyle światła. Tak, to jest w ogóle bardzo wysokie wnętrze, bo ma ponad 3 metry wysokości. To, co jest fantastyczne w salonie, to oczywiście kominek. Wiesz co, aż chcesz się usiąść i odpocząć chwilę? Jak najbardziej. No dobrze, czyli tak. Salon podzielony strefowo i tam widzę... Z salonu płynnie przechodzimy do jadalni. No to przejdźmy. A oto nasza wspaniała jadalnia, która aż się prosi, aby gościć tu rodzinę czy znajomych. Ona jest świetnie umiejscowiona między salonem, z którego możemy przeprowadzić gości, albo z kuchni, kiedy rano z rodziną jemy śniadanie. Cały dom jest taki, jest bardzo praktyczny. Wielkim atutem zarówno jadalni, jak i całego domu jest ten piękny, duży taras, no i oczywiście ogród, który otoczony jest tym sosnowym lasem. Zobacz, Sylwester, na tą idealnie rozplanowaną kuchnię. Widzę. Idealny ciąg kuchenny. Lodówka, blat, mycie, gotowanie, podawanie, no, nakładanie. I ta piękna wyspa kuchenna. Wyspa, ile tu jest blatu roboczego. Oczywiście kuchnia ma też swoją spiżarnię. Lubię to miejsce. A polubisz jeszcze bardziej, jak pokażę Ci gabinet. A on jest tutaj na tym piętrze? Jak w każdej szanującej się rezydencji. Renata, znajdujemy się teraz na pierwszym piętrze. Widzę, że mamy miejsce na pokaźną bibliotekę. Tak, aż się prosi, żeby ją zapełnić. Tutaj można sobie usiąść, poczytać, popatrzeć na las. Duża przyjemność. Na piękny ogród. Wow. I co dalej? Co tu dalej? Na tym piętrze mamy trzy duże, ustawne sypialnie. Jedna z własną łazienką z wanną. Do dwóch kolejnych przynależy również duży pokój kąpielowy z wanną. I oprócz tego mamy oczywiście master bedroom. Sylwester, zanim pokażę Ci całą sypialnię i wszystko, co kryje tu pięknego w sobie, to chciałabym, żebyś zwrócił uwagę na to przepiękne okno z cudownym balkonem i z pięknym widokiem. Wyobraź sobie poranki, budzisz się i patrzysz za okno. Wiesz co, Renata, cała ta zieleń otaczająca cały ten dom wpływa na mnie bardzo uspokajająco. Tak, to jest wielki atut tej nieruchomości. Jesteśmy 25 minut do centrum Warszawy. Cisza i spokój. Oj tak. Wiesz, Renata, przed chwilą oglądaliśmy sypialnię i widok z okna z łóżka. Teraz jesteśmy w olbrzymim pokoju kąpielowym. I tak, rano, szybko, szybko, prysznic. Wieczorem, kąpiel w przepięknej, dużej wannie. A za oknem las. Dalej cisza, spokój i zieleń. Pamiętaj też, Sylwester, że tak jak wspominałam już na początku, została nam strefa rekreacyjna na minus jeden. A ta strefa rekreacyjna składa się z czego? Sauny, siłowni i dużej przestrzeni do zagospodarowania wedle własnych potrzeb. Dobra, Renata. To jest duży dom. Ja sobie nie wyobrażam, że ktoś... Mam. Wiem, co chcesz powiedzieć. Mów. Mamy jeszcze oddzielny pokój, samodzielny, z kuchnią i łazienką dla gosposi, niani. Sylwester, a nie powiedziałam Ci jeszcze jednej rzeczy. Mamy tutaj bardzo duży garaż na dwa samochody.
Dwa duże? Dwa duże samochody. Z SUV-em jedziemy? Oczywiście. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za ten dzień. Bardzo dziękuję za pokazanie tej niesamowitej nieruchomości. To była wielka przyjemność oprowadzić Cię po tym pięknym domu. Życzę dużo sukcesów, a Ci, którzy chcą kupić ten dom albo są zainteresowani, powinni dzwonić do Renaty już. Zapraszam serdecznie.